Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zaczynamy sobie rozkład filmik, czy dojdzie do spotkania między Wami. I tutaj zobaczycie, będą trzy talie. Wybierzcie sobie talię, która najbardziej do Was przemawia. Możecie sobie włączyć na przykład pauzę w filmie, spauzować i pomyśleć o własnej osobie, otworzyć oczy na przykład, gdy byliście, mieliście wcześniej zamknięte, i wczuć się w tę osobę, otworzyć i zobaczyć, co najbardziej przemawia. Próbować kilka razy, żeby ten wybór był słuszny. Także dajcie sobie czasu, ile potrzebujecie, a ja będę zaczynała już od tej talii. No, bierzemy sobie karty. Zobaczymy, jakie karty dla Was tutaj wypadną. Wyciągniemy sobie. Pierwszą kartą to jest Rycerz Kielichów. Początek jest niezły. Następna karta, wybierzemy sobie trzy oczywiście. Druga karta to jest Rycerz Denarów, Rycerz Pentakli. Nieźle. Do tej pory ja bym powiedziała, że tak, się spotkacie, dojdzie do spotkania jak najbardziej. No i ostatnia jeszcze jedna karta. To jest Król Kielichów. Tak, kochani, daję Wam gwarancję, że dojdzie do spotkania, spotkacie się, ponieważ rycerze to są osoby czynu, tak? Wszyscy rycerze to są osoby czynu, jeszcze w zależności od koloru, a że mamy kolor świetny, ponieważ mamy uczucia i denary, to znaczy, że dojdzie do spotkania i to na pewno. Tu będzie coś więcej, tu jest przepiękna miłość, przepiękna przyszłość dla Was, o tym mówi nawet Król Kielichów, który daje dla nas pewność, tak, stabilność. Także kochani, tutaj na bank dojdzie do spotkania, także możecie już się szykować, bo z tą osobą, której myśleliście przy wyborze, spotkacie się na pewno. Także kochani, ja Wam z całego serca gratuluję, możecie sobie się szykować na to spotkanie. A kiedy do tego dojdzie, to przychodźcie na rozkład, będziemy sobie patrzyli na przykład kartę czasu. No bo tutaj jak zobaczcie, Rycerz Kielichów jak najbardziej mówi tak, są uczucia. Rycerz Pentakli, nawet dostaniesz wcześniej wiadomość, to nie będzie zaskoczenia, to osoba Ci powiadomi, kiedy ma przyjechać albo przyjść, albo kiedy będzie chciała się spotkać. No i przepiękne uczucia w Królu. Także kochani, tutaj jest na 100%. No jeżeli wybrałeś tą talię, to bierzemy dla Ciebie karty i zobaczymy, co tutaj się pokaże. Czy dojdzie do spotkania między Wami? Czy dojdzie do spotkania między Wami? O, Król Kielichów. Cudownie. Miłość jest. To jest najważniejsze. O, Rycerz Kielichów. Miłość jest obustronna. Cudownie. I trzecia karta. Bierzemy sobie, która to nam do tych uczuć. O, dziewiątka buław. Okej. No kochani, tutaj jest tak. Po pierwsze, w tej osobie jest większe uczucie niż w Tobie, ale ogólnie jest między Wami uczucie, jest między Wami sympatia, może nawet przyjaźń, ale ta osoba czuje, że jest w tym wszystkim bardziej dojrzała i tak samo dziewiątka to pokazuje, bo to już dojrzałość jest, tak? Dziewiątka to już można powiedzieć, że to jest ostatnia karta tego takiego prawie przed przesytem. No i ta jest, ona daje nam tą stabilność, mimo tego, że tutaj między Wami nie ma do końca zaufania, może z tego powodu, że coś nie idzie w takim tempie, jakbyście chcieli. Takie mam przeczucie. Z tego powodu może sobie nie ufacie, bo nie sądzę, żeby ktoś kogoś okłamał albo zdradził czy coś, ponieważ karty bynajmniej na ten moment są bardzo ładne. No oprócz, jak widzicie, tej ostatniej, tak? Oprócz tej dziewiątki buław. Jest dużo uczuć, dużo miłości, co jest najważniejsze. Myślę, kochani, że dojdzie do spotkania, zanim ten ogień będzie w Was płonął, to nawet to zaufanie, raczej jego brak, nie stanie na drodze. Także kochani, tutaj też dojdzie do spotkania, oczywiście. Dojdzie. Gratuluję. Szykujcie się. Jeżeli wybrałaś tą talię, to zobaczymy, czy dojdzie do spotkania między Wami. Także tutaj zobaczmy sobie. Karty wbierzemy trzy, tak jak wszędzie, tak? No i czy dojdzie do spotkania? Skup się. O, dziesiątka. To dziesiątka od buław. Ciężko, ciężko. Ktoś przepracowany jest. O, co? Druga dziesiątka. Dziesiątka od kielichów. Trzecia karta. Diabeł. Oj, kochani, tutaj będzie ciężko.
Tutaj powiem Wam, że trzymacie siebie bardzo kurczowo. To jest jakaś taka relacja, jakaś troszeczkę może być toksyczna. To jest tak naprawdę przeznaczone dla Was, to znaczy, że to jest przeznaczenie, to co między Wami się dzieje, ale czuję, że dużo tutaj jest między Wami tak zazdrości, pożądania, ogólnie tych wszystkich takich pragnień, tak, które nam daje diabeł, ale też zakłamania między sobą. No i tutaj jest najciężej z tym spotkaniem, jeżeli chodzi. Dziesiątki to jest czasami jest tym ostrzeżeniem są, tak, że coś tutaj się dzieje w relacji i dają też nam przesyt czegoś. Przesadziliśmy, za daleko doszliśmy, tak? Stanął przed nami mur i dalej już nie możemy pójść. Powiem, że sytuacja jest, można nazwać to podbramkowa. Raczej, jeżeli nic nie zrobicie, to do tego spotkania nie dojdzie albo będzie bardzo ciężko. Kochani, także tutaj działajcie, jeżeli chcecie się spotkać. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Widzimy się w następnych filmikach. Pa, pa!